krzyż na plecy brać. Nawet za pustą zostałeś, nawet z nami trwać. W niedzielę 7 kwietnia w Święto Miłosierdzia Bożego w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach odbył się 10. Festiwal Muzyki Sakralnej imienia Józefa Furmanika. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał burmistrz Piotr Kozłowski. Festiwal jubileuszowy, ale odbywa się też w wyjątkowym roku dla nas. Jest to rok 475-lecia nadania praw miejskich Kozienicą i jest to również jubileusz 10 lat od kanonizacji świętego Jana Pawła II. I w tym wyjątkowym okresie chciałem podziękować wszystkim, którzy przez te 10 lat razem z gminą Kozienice współtworzyli ten festiwal. W gronie obecnych byli także m.in. zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień, dyrektor Domu Kultury Elwira Kozłowska, proboszczowie obu kozienickich parafii, ksiądz dziekan Władysław Sarwa i ksiądz Dariusz Sałek, a także przedstawiciele Enei Wytwarzanie na czele z Piotrem Kutkowskim. Przed rozpoczęciem prezentacji o historii festiwalu, którego początki sięgają 2013 roku, przypomniał prowadzący wydarzenie Michał Wojaczek. W czasie festiwalowych prezentacji wystąpiły 4 chóry, w tym 3 z Kozienic. Jako pierwszy przed publicznością zaprezentował się chór Famire pod dyrekcją siostry Anny Sulimy, działający przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Powstał on z inicjatywy siostry Barbary Wycech, wielkiej miłośniczki twórczości Józefa Furmanika i pomysłodawczyni festiwalu. Jako drugi wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzony przez Ewę Izdebską. Trzecim kozienickim chórem była fermata działająca przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon pod batutą Anny Kuczmery. Po chórach z Kozienic wystąpił chór męski Towarzystwa Śpiewaczego Lira z Warszawy, którego dyrygentem jest Marcin Cmiela. W wykonaniu poszczególnych chórów usłyszeliśmy mniej i bardziej znane utwory sakralne europejskich kompozytorów. Wśród nich nie brakowało oczywiście kompozycji Józefa Furmanika, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku kompozytora i organisty, który ostatnie lata swojego życia spędził w Kozienicach, mieszkając w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W tym roku mija 71. rocznica jego śmierci. Gościem specjalnym tegorocznej edycji festiwalu był wybitny polski wokalista Mietek Szcześniak wraz z zespołem złożonym ze znakomitych polskich muzyków. W Kozienicach wykonał utwory z płyty Nierówni, która łączy wspaniałe teksty księdza Jana Twardowskiego z brzmieniami pełnej słońca brazylijskiej muzyki. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mogę dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują się. W podziękowaniu za występy zarówno gość specjalny festiwalu, jak i poszczególne chóry otrzymywały pamiątkowe statuetki, kwiaty i upominki wręczane przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Po koncertach o godzinie 18 rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża Dariusza Sałka. W mszy uczestniczyli też przedstawiciele władz samorządowych, w tym przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, wiceprzewodniczący Artur Matera i sekretarz gminy Sylwia Wąsik. Po mszy zgromadzeni udali się przed pomnik papieża Polaka. Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy dla uczczenia 10. rocznicy kanonizacji papieża Polaka. Hołd wielkiemu rodakowi złożyły delegacje samorządu gminy Kozienice, powiatu kozienickiego, Enei Wytwarzanie, Kozienickiego Domu Kultury, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, która to placówka nosi imię świętego Jana Pawła II, oraz przedstawiciele Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Świętego Krzyża. Wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie z PSP nr 4 oraz Kozienicka Rada Rycerzy Kolumba.
Patronat honorowy nad festiwalem sprawowali Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice, Piotr Andrusiewicz, prezes zarządu Enei Wytwarzanie, dziekan ksiądz kanonik Władysław Sarwa, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny oraz ksiądz Dariusz Sałek, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. Organizatorami festiwalu były gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury i parafia Świętego Krzyża. Partnerem głównym wydarzenia była Enea Wytwarzanie. Partnerami zaś parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski, Rycerze Kolumba Rada Lokalna w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.